Często w skrócie, czyli podsumowanie tygodnia w regionie. Rozpoczęły się wywózka niebezpiecznych odpadów przy ulicy Pilomatów. W sumie do spalarni odpadów przemysłowych i medycznych w Jedliczy trafi z Częstochowy ponad 6 tysięcy ton substancji chemicznych. W sąsiedztwie częstochowskiej Huty otwarto tor do jazdy offroad. Od teraz terenowe samochody zabrudzone błotem na nierównościach są w pełni legalną atrakcją w naszym mieście. W Miejskim Domu Kultury otwarto wystawę moich fotografii. Wydarzenie odbyło się w piątek 12 kwietnia. Wystawę o tytule Omatofobia będzie można oglądać do 5 maja. Serdecznie Państwa zapraszam, Patryk Cichon. A teraz kilka słów o wspaniałej akcji, którą zainicjował Marcel Posmyk. Młody człowiek już od jakiegoś czasu pokazuje, jak swoją pasję rowerową połączyć z czymś pożytecznym. Ponad 3000 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w niezwykłym wydarzeniu Akcja Relacja Hejt MMA. Ku zaskoczeniu uczniów na środku hali pojawiła się klatka do walk MMA.